Mokre Łapska TV, witam Was. Na początek może wytłumaczę, dlaczego kamera jest ustawiona w taki sposób, a nie normalnie. Otóż dzisiaj chciałem pogadać o czymś, co jest umiejscowione na samej powierzchni wody w moim 200 litrów. Chciałem się po prostu podzielić bardzo, bardzo dobrym patentem, którym ktoś podzielił się również ze mną, za co mu serdecznie dziękuję. I teraz, dla wszystkich tych, którzy mają problemy z glonami, chciałem powiedzieć, że na ile zajmuję się akwariami, to nie spotkałem wiele akwariów, w których byłby problem z niedoborem substancji odżywczych w kolumnie wody. Zwykle jest tak, że substancje odżywcze, substancje azotowe, produkty przemiany materii rybi całego akwarium kryją się w kolumnie wody, aczkolwiek i są potrzebne do życia roślin. Absolutnie tak. Tyle, że rośliny powinny być karmione, na tym nam zależy, żeby rośliny były karmione tam, gdzie one się odżywiają, czyli w korzeniach. A wszelkiego rodzaju substancje azotowe w kolumnie wody powodują glony. Więc nasz cel jest taki, żeby substancji odżywczych mieć dużo w podłożu, a jak najmniej w kolumnie wody, w wodzie po prostu. Stąd też biorą się glony w połączeniu ze światłem i tlenem w akwarium. Po prostu mają się czym odżywiać i tego nie chcemy. I słuchajcie teraz. Jest sobie roślinka, która nazywa się rzęsa. Od kiedy ja mam rzęsę w akwarium, praktycznie nie mam żadnych problemów z glonami. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że rzęsa jest, po pierwsze, kiedy zarośnie powierzchni akwarium, stwarza doskonały, naturalny filtr, jeżeli chodzi o delikatne przytępienie światła, którego akurat w tym akwarium jest całkiem dużo i zawsze kiedy tej rzęsy się pozbędę, zawsze momentalnie drobne problemy z glonami zaczynają się pojawiać i głównie z tymi brodatymi glonami, z którymi miałem ostatnio trochę problemów. Już nie pierwszy raz rzęsa raduje mi dupę, jeżeli chodzi o zbalansowanie całego akwarium i wprowadzenie jej w cykl wegetacji roślin i w ogóle całego ekosystemu. Dlatego uważam, że serdecznie polecam rzęsę jako antidotum na glony. Jako roślina jest to świetny uzdatniacz wody. I teraz, kiedy rzęsy jest już w akwarium dużo, jest to olbrzymia masa zielona, która odżywia się substancjami odżywczymi z kolumny wody właśnie. Więc jest to jakby filtr, gąbka na tą wodę, żeby jak najwięcej z tej wody wyciągnąć tych wszystkich substancji, którymi normalnie odżywiają się glony. Wiecie również, że często jako antidotum na glony po prostu dodajemy roślin do akwarium, które mają stworzyć konkurencję glonom i w ten sposób możemy sobie poradzić z nadmiarem substancji odżywczych w wodzie. Rzęsa się do tego świetnie nadaje. Po pierwsze możemy ją zdobyć za darmo w lokalnym stawie, co ja zresztą zrobiłem. Po drugie rośnie bardzo szybko. Nie jest nam szkoda się tego pozbyć. Ja raz na jakiś czas, kiedy ona już za gęsto zarośnie powierzchnię akwarium, ja po prostu biorę siatkę, jakieś 30% tego wyrzucam. A jako, że rzęsa rozmnaża się bardzo, bardzo szybko, dlatego, że ona się rozmnaża przez podział. Normalnie w skład rośliny wchodzi jeden liść i jeden mały, długi korzonek. Następnie roślina dzieli się po prostu na dwie rośliny, kiedy są dwie rośliny, dzielą się na 4, 4 na 8 i tak dalej, więc rzęsy, jeżeli mamy w akwarium, to im więcej rzęsy, tym więcej rzęsy, tak samo jak z glonami i ślimakami. Wadą rzęsy jest, jeszcze o zaletach. Często wykorzystuje się właśnie pływające rośliny na zwalczanie glonów. Jest to konkurencja, jeżeli chodzi o substancje odżywcze i zarazem
filtr w celu lekkiego przytępienia, odcięcia ilości światła. Natomiast ja kiedyś używałem moczarek, natomiast rzęsa ma jedną wyższość nad wszystkimi tymi pływającymi roślinami. Ona nie jest podatna na zaglonienie kompletnie w ogóle. Czemu tak się dzieje? Dlatego, że powierzchnia listków rzęsy, które są w sumie całkiem malutkie, jest pokryta czymś w rodzaju wosku. I roślina, jak widzicie, pływa. Jak się spojrzy od góry, no kamera, nie będę tego pokazywał, bo kamera tego nie pokaże. Jak się spojrzy od góry na liść, to on jest suchy, jakby wierzchnia część rośliny w ogóle nie jest w wodzie. Natomiast roślina pod spodem stwarza sobie właśnie to zacienienie, przez co w ogóle nie widziałem, żeby rzęsa pokrywała jakimkolwiek zaglonieniem. Są różne gatunki takich właśnie w ten sposób roślin pływających. Muszę sobie włączyć monitor, żeby przypomnieć sobie nazwę rośliny, o której mówiłem. To jest bodajże pistia, to jest wodna sałata. Rośnie podobnie, pływa po powierzchni wody, liście, jakby wierzch liści jest suchy, natomiast korzenie zwisają, pobierają substancje odżywcze z kolumny wody. I jeżeli komuś nie podobałaby się rzęsa, ja uważam, że całkiem fajny klimat ona wprowadza, przez to takie delikatne zacienienie i przez co no, czyści też akwarium. Bardzo, bardzo pomocna roślina, tak samo jak często mamy brygadę czyszczącą typu kiryski, glonojady, bocje i tak dalej, rybki, które czyszczą dno. Tak samo roślina pod tytułem rzęsa jest świetną, o Boże, jest świetną rośliną taką funkcyjną, jeżeli chodzi o cały ekosystem naszego akwarium. Serdecznie polecam. Trzymaj to się, mokre łapska.